Kawa dla mnie. Constant Martini. Ktoś jest pełnoletni i chce to robić. Ale mam nadzieję, że doceniacie to, że pokazuję wam się w naturalnej wersji, prawdziwej. Wszystkie osoby były zachwycone i mi dziękowały. Moi drodzy, dzisiaj troszeczkę stabilniej i bardziej tematycznie, ponieważ chcę porozmawiać o prezentach. Chcę wam co nieco doradzić i powiedzieć, co ja uważam, że byłoby słusznym prezentem. Zapraszam was też na mojego Instagrama, gdzie będę też poruszać tą kwestię. Wszystkie rzeczy będą w różnych kategoriach cenowych, także myślę, że naprawdę każdy będzie w stanie znaleźć coś dla siebie. Podzielę to może między kobiety a mężczyzn. Nie będę się aż tak tutaj rozwodzić między siostrę, babcię, mamę, ciocię. Mam wrażenie, że bardzo często prezenty, które ja mogę wymienić dla siostry, będą dla babci albo na odwrót, także myślę, że podzielimy to po prostu między kobiety a mężczyzn. Okej, zacznijmy sobie od kobiet zatem. Rzecz, o której muszę wspomnieć i wspominałam też rok temu, ale uważam, że to jest nadal świetny prezent, jest to pościel. Pościel, poszewki czy różnego rodzaju tekstylia. Są to rzeczy, które naprawdę bardzo cieszą oko. To są też często rzeczy, o których na co dzień się nie myśli, żeby kupić nowe. Natomiast zastanówmy się, jak bardzo lubimy wymieniać sobie pościel, spać w pięknej pościeli, natomiast jak bardzo nie lubimy wydawać na to pieniędzy. Także oprócz pościeli polecałabym też na przykład tekstylia. Generalnie uważam, że to bardzo fajny prezent, który później cieszy nasze oczy na co dzień. Drugim pomysłem, coś dla osób, które dużo na co dzień nagrywają, na przykład dla swoich firm, marek, czy budują własną markę osobistą na Instagramie, to tutaj polecałabym pójść w rzeczy takie akcesoryjne do tego nagrywania. Statywy, lampy, mikrofony. To są rzeczy, które bardzo się teraz przydają. Żyjemy w takich czasach, że bez Instagrama to po prostu jak bez ręki czasami, z jakimś biznesem. Być może ktoś potrzebuje jakiejś fajnej lampy, czy to ringa, czy softboxa, czy jeszcze innej. Ja bardzo polecam tą z Mitoya. Nie wiem, czy tak się czyta nazwę tej marki. No, świetna, sama i teraz właśnie używam. Ma regulację temperatury światła oraz mocy światła. Także jeżeli macie trochę większą budżet, to polecam tą. Natomiast nie trzeba absolutnie wydawać tyle pieniędzy, także możecie poszukać mniejszych lamp. Możecie właśnie kupić statyw, mikrofony do iPhone'a, takie bezprzewodowe. Ja teraz akurat jestem podłączona na kablu. Jest to już droższy wydatek, bo ja mam teraz mikrofon do aparatu, natomiast mam świetne mikrofony, które zaraz wam tutaj przyniosę i polecę. Są to mikrofony Ulanzi, które kosztują około 200 lub 300 zł. Także pamiętajcie, że fajną inicjatywą jest też składanie się na prezenty na przykład z rodzeństwem, żeby ten prezent był jednak jakiś taki fajniejszy, konkretniejszy. Tutaj w zestawie mamy dwa mikrofony, które podpina się na takich zaciskach, jak spinkę. I mamy też końcówkę, którą podłączamy do iPhone'a. I mają one też regulację wyciszenia szumu. Generalnie bardzo fajne mikrofony. Sama ich teraz używam, kiedy nagrywam na TikToka, czy czasem na Reelsy. I mogę je bardzo, bardzo polecić. Przechodząc już do kolejnej takiej kategorii, to jest wspieranie czyjejś pasji, zainteresowań i takich hobby na co dzień. Ja tutaj podam za przykład osobę, która gotuje. Książka kucharska. Teraz Rozkoszny wydał swoją książkę, którą nie wiem, czy jesteście w stanie dostać, bo wiem, że ona jest cały czas wyprzedana. Natomiast książka kucharska lub coś bardziej digitalowego, czyli na przykład jakiś e-book z przepisami, ładna deska do krojenia, fajne noże. To są rzeczy, które mam wrażenie ucieszą nasze mamy, nasze ciocie, nasze babcie, które lubią gotować. Ale chodzi mi tutaj też o wspieranie innych pasji, innych hobby, takich jak na przykład sport. Jeżeli znacie osobę, która lubi biegać, ja to tak troszeczkę ze sobą utożsamię teraz, ale ja lubię biegać, więc bardzo cieszyłabym się z rzeczy do biegania. Moja mama 2 lata temu właśnie sprezentowała mi kilka takich rzeczy do zimowego biegania, jakąś tam kurtkę, ocieplane leginsy. No i powiem wam, że ja bez tego teraz nie żyję, no bo w zimie zawsze tych rzeczy używam. Uważam, że
są to najlepsze prezenty ever. Osobiście uwielbiam dostawać ceramikę różnego rodzaju, nie tylko kubki. Jestem kolekcjonerką kubków, więc bardzo się cieszę z tych kubków, ale wiecie, ich już później robi dużo, wszystkie są inne, także to nie jest dla każdego. Natomiast ładne talerze. Nie myślimy na co dzień o takich rzeczach, żeby to sobie kupować. Kolejna rzecz to zestawy szkła. Ja na przykład uważam, że zestaw ładnych kieliszków do szampana czy do wina jest to cudowny prezent dla osoby, która oczywiście takich rzeczy używa. Często nie kupujemy sobie do domu kieliszków na szampana czy takich kieliszków do drinków typu jakieś Constant Martini. Nie mamy takiej rzeczy w domu, a miło się z tego pije trineczki, jeżeli ktoś jest pełnoletni i chce to robić. Co dalej? Co dalej? Rzeczy zapachowe, które nadadzą zapachu pomieszczeniu. I to nie muszą być tylko świece zapachowe, których oczywiście jestem fanem i najbardziej na świecie polecam świeczki Bath & Body Works. Naprawdę, z ręką na sercu, to są najmocniej, najpiękniej pachniące świeczki, jakie posiadałam, a trochę i przetestowałam. Natomiast nie tylko to roznosi zapach w naszym domu. Zapach roznoszą również kominki i woski, które się tam w środku pali, także na przykład kupienie kominka i kilku wosków to jest super inicjatywa, żeby mieć tych zapachów po prostu więcej niż jedną świeczkę. Możemy też kupić takie pałeczki zapachowe, jakieś rozpylacze. To jest, uważam, bardzo fajny prezent, bo osoba, która zaczyna korzystać z rzeczy takich zapachowych, później nie wyobraża sobie życia bez tego. Kolejna rzecz to nawilżacz powietrza. I tutaj mamy różne progi cenowe, naprawdę, który albo będzie Wam rozpylał ładny zapach w pomieszczeniu, albo będzie Wam to powietrze nawilżał. W dużych miastach powietrze w blokach, powietrze w mieszkaniach jest bardzo suche, bardzo wysusza nam skórę. Ja to na przykład bardzo odczuwam, kiedy jestem w Warszawie, a kiedy jestem w Rzeszowie. Ja osobiście mega cieszyłabym się z nawilżacza powietrza, bo to jest po prostu dbanie o swoje zdrowie. Kolejna rzecz, tak już odnosząc się troszeczkę bardziej do tego zdrowia, suplementy. Kiedy ktoś chce zacząć się suplementować, ale nie wie jak, nie wie co, nie wie kiedy, może właśnie warto sprezentować mu jakieś fajne suplementy. Naprawdę teraz na rynku jest tego wiele. Jest dużo marek oferujących takie suplementy, na przykład stricte dla kobiet, czy to jakieś kolageny. Kolagen to też jest super opcja. Kolagen jest na przykład bardzo dobry z Remę, który sama używałam na ten moment, na chwilę przestałam, nie jestem z tego dumna, nie będę się tym tutaj chwalić, natomiast kolagen to świetna propozycja, ale można też znaleźć naprawdę takie zestawy dla kobiet, gdzie w tych tabletkach są zawarte najpotrzebniejsze składniki. Suplementy nie działają magicznie szybko, trzeba im dać trochę czasu i być cierpliwym, natomiast uważam, że jako prezent jest to świetna taka zachęta dla bliskiej osoby, żeby właśnie zaczęła. Kolejna rzecz, która przychodzi mi do głowy, to kosmetyki kolorowe i to jest coś dla fanów make-upu. Myślę, że wybranie jakiegoś fajnego kosmetyku z jakiejś Sephory czy z Douglasa będzie bardzo miłym prezentem. Myślę, że teraz takim trendową marką jest Charlotte Tilbury i z niej kilka kosmetyków mam i kilka mogę rzeczywiście polecić. Myślę, że fajnym prezentem byłyby konturówki do ust, szminki do ust, jakieś palety cieni, bronzery. Tylko trzeba też uważać, żeby trafić z kolorem, no nie? Więc nie ryzykujmy za bardzo. No i wiadomo, dziewczyny lubią produkty z dobrych marek, w ładnych opakowaniach, to później pięknie wygląda na szafce. Nie chcę tutaj mówić o zbytnich klasykach, natomiast biżuteria to taki uniwersalny prezent praktycznie dla każdego. Mogę Wam oczywiście polecić markę Colibra, z którą współpracuję już od kilku dobrych miesięcy. Jest to ręcznie robiona biżuteria tutaj pod Warszawą. Byłam, widziałam, produkcja jest niesamowita. Także jeżeli lubicie rzeczy, które są zrobione ręcznie i chcecie wspierać takie biznesy, to z całego serca mogę Wam polecić właśnie Colibra, ponieważ oni też mają super ceny, bo to nie są żadne wygórowane ceny, a biżuteria jest przepiękna. Znajdziecie też tam moją zakładkę Basic by Olivciak, w której wybrałam takich swoich ulubieńców. Czymś bardziej basicowym, ale ultra mega cute to kapcie. Naprawdę można teraz znaleźć przepiękne te kapciuchy i ja osobiście chodzę teraz cały czas w kapciach, bo jest mi tak zimno. Bodajże sklep Dobra Wełna to są kapcie właśnie wełniane, mega tanie i mega, mega urocze. Rzecz, która dla kobiety, ale również dla mężczyzny będzie czymś ultra świetnym. Ja tak uważam. Voucher na masaż. Masaż tajski, masaż balijski. To jest w ogóle zapewnienie sobie albo komuś takiej przyjemności, której naprawdę, no, ktoś to na pewno wykorzysta, a dużo osób nigdy jeszcze na masażu nie było. Ja wszystkim, którym poleciłam
pójście na masaż lub zabranie tam drugiej połówki lub kupiłam właśnie voucher na masaż, wszystkie osoby były zachwycone i mi dziękowały. I ja naprawdę ręczę za ten prezent, że komuś się to spodoba. Ja bym polecała masaż balijski. On jest taki bardziej relaksujący, delikatny. Masaż tajski jest nieco mocniejszy, nieco bardziej taki dogłębny, ale też świetny. Natomiast możecie też postawić na coś typowo relaksacyjnego, także to już wasz wybór. Kolejna rzecz to głośnik. Zastanówcie się, jak często brakuje wam na przykład na jakimś wyjeździe małego głośnika, żeby nie puszczać muzyki z telefonu czy z laptopa. To jest bardzo fajna i przydatna rzecz. Także uważam, że taki przenośny głośnik to idealny prezent. Idąc właśnie dalej w tematykę takich podróży i wyjazdów, to uważam, że fajnie jest pomyśleć, co przydaje się na wyjazdach. Czego nam często brakuje? To są właśnie takie często podręczne rzeczy, nawet miniatury kosmetyków. Jeżeli wiecie, że ktoś lubi jakąś markę, to możecie kupić miniatury kosmetyczne. Dużo marek robi w ogóle takie zestawy świąteczne. Nawet w Sephorze przy kasie znajdziecie dział tych takich miniaturek. To są bardzo fajne rzeczy na podróże. Naprawdę się to bardzo sprawdza. Powerbank jest czymś dosyć basicowym, ale też może się mega przydać. Pokrowce różnego rodzaju, nawet fajny pokrowiec na laptopa. I to nie jest tylko pod kątem podróży, ale jeżeli wiecie, że ktoś często tego laptopa ze sobą gdzieś zabiera, pokrowiec na laptopa na pewno się przyda. Okej, no fajna torba podróżna, to już jest trochę większy wydatek, natomiast można też znaleźć fajne, używane, nawet designerskie jakieś torby, typu jakiś Dior Vintage. No dobra, w każdym razie zostawiam wam tutaj pole do popisu. Rzeczy przydające się w podróży to jest strzał w dziesiątkę dla osób lubiących podróżowanie. Kolejny pomysł to wykupienie jakiejś wizyty gdzieś u kogoś. Mówię gdzieś u kogoś, bo to się trochę łączy z tym pomysłem moim na wykupienie komuś masażu, to też jest jakaś wizyta. Natomiast wykupienie jakiejś wizyty takiej usługi, na przykład w jakimś salonie kosmetycznym, na jakiś zabieg na twarz, na zasadzie jakieś oczyszczanie, nawilżanie, to są świetne prezenty, które osoba sobie wykorzysta, a często nie chce wydawać pieniędzy, albo jeżeli na takim zabiegu wcześniej nie była, to wiecie, nie ufa, nie chce tracić pieniędzy, ale jak już to dostanie, to na pewno pójdzie i być może odmieni to jej życie. Polecałabym właśnie wybrać coś na przykład nawilżającego, wzmacniającego skórę, odżywczego, regenerującego. To są bardzo, bardzo fajne propozycje. Zawsze też można zadzwonić do jakiegoś salonu, który macie zaufany, który w waszym mieście jest polecany i po prostu zapytać, co jest fajne dla osoby w danym wieku, ale również mężczyźni też mogą chodzić do kosmetyczki i to też może być fajny prezent, natomiast wiem, że nie każdy mężczyzna się z tego ucieszy. Możecie też pomyśleć, jaką wizytę komuś można gdzieś sprezentować. Czy to jest wizyta w jakiejś na przykład restauracji? Kolacja po ciemku, no to jest takie dosyć już popularne, ale bardzo fajne przeżycie. Byłam i polecam. Bidon, kubek termiczny lub jakiś taki fajny kubek na kawę. No naprawdę to są rzeczy, których się używa. Oczywiście nie każdy, natomiast dużo osób. I kupienie fajnego kubka, który trzyma ciepło, który ładnie wygląda, który się będzie sprawdzał przez lata, to też jest sztuka. Także polecam zacząć szukać już i przebierać gdzieś tam w internecie. Natomiast jest to na pewno mega fajny pomysł na prezent. No i tak już chyba na koniec takich babskich prezentów, to mam coś dla osób, które są fanami masażu twarzy i jest to bardzo mały wydatek. Są to piłeczki do masażu. Te takie słynne piłeczki, których ja używam. Dwa pomarańczowe jeżyki, które dostaniecie u Kobe de Warsaw. Możecie tam u niego zamówić, nie wiem czy napisać, czy on to miał kiedyś na Vinted. Natomiast są to takie piłeczki, które pobudzają przepływ limfy i w ogóle nam kształtują tutaj po prostu całą twarz, także bardzo wam serdecznie to polecam. Też z takich rzeczy jeszcze już tak kurczę dodam to na koniec, że jeżeli wiecie, że ktoś lubi lub chce zacząć jakieś takie masowanie twarzy, tutaj jakieś coś takiego, no to słuchajcie, dużo jest masażerów różnego rodzaju, jakieś takie szczotki do szczotkowania na sucho, czy fajne masażery do twarzy. Jest to fajny prezent i jest też bardzo na czasie. No dobra, przejdźmy teraz do typowo męskich prezentów, mimo tego, że uważam, że z tamtych też da się wybrać męskie, bez problemu, to chcę wam jeszcze podać takich kilka konkretów. Uważam, że dla faceta fajnym wyborem jest sweter. Uważam, że takie eleganckie swetry to jest bardzo ładna rzecz. Trzeba tutaj akurat wiedzieć, czy facet lubi w tych swetrach chodzić. Natomiast mi osobiście bardzo podoba się styl ubioru dla mężczyzn, taki old money. I na przykład dużo facetów w wieku takich między 20 a 30 często ten swój styl troszeczkę zmienia i próbuje się ubierać bardziej elegancko. Uważam, że takie swetry są bardzo eleganckie i dodają fajnej takiej powagi. Dla facetów sportowych świrów uważam, że fajnym prezentem są jakieś odżywki białkowe
i tego typu sprawy. Naprawdę można się wybrać na jakieś stoisko i zapytać kogoś, co jest fajnego dla mężczyzn, co mogą używać codziennie. To są rzeczy, które oni i tak zużyją, a nie muszą wydawać na to pieniędzy. A można to kupić z jakiejś fajnej marki, w jakichś fajnych smakach. Można też zobaczyć na jakichś stronach takich typów, na przykład jakimś KFD, czy nie mają jakichś zestawów świątecznych. No przepraszam, ale uważam, że to jest naprawdę trafiony prezent, jeżeli ktoś chodzi na siłkę i się tym jara. Kolejna rzecz, taka bardziej właśnie zestawowa, dla facetów, którzy nie dbają lub dbają, ale powinni dbać bardziej albo kontynuować swoje dbanie. Nie, ja już przepraszam, zamieszałam. Chodzi mi o kosmetyki pielęgnacyjne dla mężczyzn. Jest to prezent, który moim zdaniem, jeżeli facet jest sumienny i chce dbać o swoją twarz, uważam, że jest to super trafiony prezent. Wiem, że to może być troszeczkę oklepane, ale mi nie chodzi o kosmetyki do golenia. Mi nie chodzi o jakieś pianki i tego typu rzeczy. Mi chodzi o stricte kremy, serum, żele oczyszczające dla mężczyzn. Nie kupujcie za dużo, niech oni nie mają dużo tych kroków pielęgnacji, ale zadbajcie o to, aby faceci z waszej rodziny czy wasze drugie połówki tą pielęgnację jednak mieli i wiedzieli, jak jej używać. Ja bym polecała iść tutaj w taki podstawowy zestaw składający się z trzech rzeczy. Jest to żel do oczyszczania twarzy, który będzie dla nich dobry na dzień oraz na noc. Serum, które będzie dobrane do ich potrzeb skóry. Kurczę, wiem, że nie chcemy niczego zdradzać, także można zrobić jakiś mini research albo można się wybrać do jakiegoś sklepu i po prostu zapytać, co może być dobre dla faceta starszego, dobre dla faceta młodszego. Ja na przykład, jak dobierałam jakieś takie serum dla Kacpra i ogólnie jak wybieraliśmy jego pielęgnację, to wybraliśmy się do Kielsa, do salonu, gdzie miał zrobione badanie skóry. Ten Kiels rzeczywiście oferuje te badania skóry za darmo. Można się na nie umówić. Nie wiem, jak to teraz wygląda, bo ja to kiedyś wam mówiłam kilka tam miesięcy temu, ale oni mają tam swoje takie specjalne urządzenia i mają tam w tych sklepach ekspertów, którzy tym urządzeniem badają skórę. Możecie zobaczyć, jak wygląda sytuacja waszej bariery hydrolipidowej, waszego nawilżenia skóry i ci eksperci w sklepach dobierają pielęgnację pod was. No ale wracając, żel do mycia twarzy, serum oraz krem nawilżający. Niech oni mają te trzy rzeczy, które używają rano oraz wieczorem i będzie idealnie. Kolejną rzeczą dla faceta, która moim zdaniem jest fajna, to jakaś fajna czapka z daszkiem. Na przykład może to być czapka typu tracker. To oczywiście dla facetów, którzy lubią w takich czapkach chodzić, natomiast często można zdobyć jakąś fajną kolekcjonerską czapkę, z której oni będą później zadowoleni. Pióro do pisania. Jeżeli wiecie, że facet, któremu kupujecie prezent, lubi klasyczne notowanie, klasyczny sposób pisania na kartce. Uważam, że jakiś fajny długopis albo pióro to jest bardzo fajny prezent. I on też może być spersonalizowany, ponieważ często takie produkty tego typu mają możliwość w jakichś salonach jakiegoś graweru na przykład. No i taki prezent jest bardzo taki personalny, może być z nimi cały czas i wszędzie. Jako, że teraz pogoda za oknem jest jaka jest i temperatura jest bardzo niska, no to myślę, że szalik i rękawiczki to również jest fajny prezent. Ale uważajcie, bo jeżeli ktoś ma wymagający gust odnośnie ubrań i akcesoriów, to możecie nie trafić. Jeżeli wasz mężczyzna często gubi swoje klucze lub coś innego w tym stylu, to są takie urządzenia, do których można sobie przyczepić taki, kurczę, nadajnik, który na przykład w telefonie później pokaże, gdzie są te klucze. Także jeżeli wasz facet gubi różne rzeczy, to myślę, że to może być bardzo fajny prezent. Wiem, że wspominałam o tym wcześniej, natomiast ktoś mógł sobie to pominąć. Uważam, że zestaw szkła, na przykład jakichś fajnych szklanek, takich wiecie, typowo na whisky, no jednak whisky jest trochę bardziej kojarzony z mężczyznami, no to myślę, że też ich by bardzo ucieszył. Mogą to być również kieliszki, może mogą to być fajne szklanki. To naprawdę zależy, dla kogo kupujecie ten prezent, ale takie rzeczy cieszą również facetów, w moim mniemaniu. Taki prezent, który wydaje mi się bardzo fajny dla brata lub kogoś, powiedzmy trochę młodszego, ale naprawdę niekoniecznie, to jest zestaw dresowy, w sensie dresy plus bluza z jakiejś fajnej marki, ale też niekoniecznie. To wszystko zależy od tego, jaki macie budżet. I myślę, że jak taki facet dostanie komplet fajnych dresów i bluzy w tym samym kolorze, to będzie śmigał jak tralala i będzie miał w czym chodzić właśnie, kiedy jest tak zimno. No i też będzie miał w czym chodzić po domu. No dobra, ja już wam nie będę mówić, gdzie on będzie w tym chodził, natomiast uważam, że taki zestaw to bardzo trafiony prezent. Fajne skarpety, czarne i białe, fajne bokserki. Wiem, że to są klasyki, ale uważam, że o tym warto przypominać, bo na przykład ktoś może szukać czegoś na dodatek, bo na przykład robi komuś box, robi cały po prostu koszyk z prezentami, gdzie ładuje różne itemki. Także takie małe wypełnienie
Myślę, że super. Biżuteria męska, którą oczywiście możecie dostać na stronie Trendhim, ponieważ tam jest jej pełno. W bardzo dobrych cenach i w bardzo dobrej jakości. Warto jest tam zaglądnąć, bo to jest strona cała dla mężczyzn. Więc jeżeli nie macie pomysłu na prezent, to jak zaglądniecie tam, to myślę, że na pewno coś tam znajdziecie. I ja osobiście z tej strony myślę, że też będę w tym roku korzystać. Koniecznie to sprawdźcie. Jeżeli facet lubi dekoracje i dba o swoją przestrzeń, o swoje mieszkanie, to pomyślcie o dekoracjach jak do mieszkania. Pudełka, czy to nawet do jakiejś segregacji, to już nie do końca do dekoracji, ale też coś do segregacji, ale mogą to być też jakieś fajne na przykład deski, podstawki pod świeczki. Mogą to być również deski do podawania jedzenia. Pomyślcie o tym, co facet, któremu kupujecie prezent, lubi. Bo być może też uwielbia dekoracje i dla niego również, czy pościel, czy właśnie jakieś fajne podkładki, podstawki, talerze, miski, kubki, to też może być super prezent. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. Podałam mnóstwo tych pomysłów i sama będę się nimi kierować w te święta, także mam nadzieję, że pomysły Wam się podobały. A teraz otwórzmy sobie kalendarze adwentowe. Otwieramy sobie kalendarze. Mam dzisiaj remanent w ogóle w tym pokoju, bo dzisiaj pan, który po prostu montował mi tej żaluzje. Nie mam sił. Zacznijmy od Kielsa i od siódemeczki. I w Kielsie mamy dzisiaj Retinol Skin Renewing Daily Microdose Serum. Jest to serum, które posiadam i bardzo polecam, jeżeli szukacie serum z retinolem, to możecie śmiało skorzystać z tego skillsa. A takie próbki to się przydadzą idealnie na podróż, bo ja właśnie czegoś takiego potrzebuję, bo wiecie, retinol nie można trzymać w przeźroczystych. Ja tak robiłam, także prawo dla mnie. Twinkle Candle. Bardzo mydlany. Lemon Cola. Okej. Okay. Jak przeczytałam tą nazwę, to tak, jest to takie lemon cola, ale to nie wyklucza tego, że to jest trochę mydlany zapaszek. I w Saint Laurent, gdzie się nam... I w Saint Laurent, co my tutaj mamy? Pure Shots Night Reboot Serum. Okej, to jest jakieś serum. Coś na noc, więc pewnie bardzo mocno odżywcze i bardzo mocno jakieś takie nawilżające, odbudowujące itd., itd. No bardzo fajne, bardzo ładnie wyglądają te opakowania, ja się nie przestanę tym zachwycać. No i okej, Bourjois. I w ogóle, jak ja mam takie zestawienie tego, jak ja wyglądałam wczoraj na Volumasie, a jak ja wyglądam dzisiaj, to są po prostu dwie różne osoby. Ale mam nadzieję, że doceniacie to, że pokazuję Wam się naturalnej wersji, prawdziwej. I siódemeczka. Mega super. W końcu mamy róż z Bourjois, którym mega chciałam zawsze przetestować, ale powiem Wam szczerze, że ceny róży z Bourjois nie są wcale niskie, więc miałam takie, nie, dobra, nie kupuję, ale w końcu go mam. Także bardzo się cieszę. Zobaczcie ten kolor. Jaki słodki! Widzicie, on jest w ogóle piękny, błyszczący, kurczę, no zobaczcie. Pięknie on wygląda na ręce, ale on zostawia taki, w sensie zostawia taki połysk, jakby to był rozświetlacz, a nie róż. No niby jest, że blasz, no ale to się tak świeci, że ja nie wiem, przetestuję na pewno. No i prezencik dla Was. Co mamy dzisiaj w siódemeczce? Mamy dzisiaj krem z Nivea. Jest to krem na dzień, cera mieszana oraz tłusta i jest to matujący 24 godziny nawilżenia, także ja go zapakuję jeszcze raz, jeżeli mi się uda. Co dzisiaj za zadanko? Komentarze na YouTubie, tylko proszę, napiszcie swoją nazwę Instagrama albo adres mailowy, żebym mogła się z Wami skontaktować. Możecie to napisać na końcu po prostu komentarza. I dzisiejsze pytanie. Wasz najgorszy prezent świąteczny, który dostaliście. Dlaczego był najgorszy? Co to było? Może to było coś mega śmiesznego, ale może to było po prostu tragiczne. Dlatego proszę bardzo, odpowiadamy w komentarzach i jedna osoba zgarnie sobie taki oto kremik. Moi drodzy, na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że trochę pomogłam Wam z prezentami i że Vlogmas, mimo tego, że taki krótki vlog, a i bardziej tematyczny odcinek, to, że Wam się podobał. Trzymajcie się, mam nadzieję, że będziecie mieć cudowny dzień lub cudowny wieczór, cudowną noc, cokolwiek. Trzymajcie się i korzystajcie z moich prezentowych pomysłów oczywiście. Czekam na Wasze komentarze, czekam na Was też na Instagramie i chyba nigdy nie zakończę tego Vlogmasa, bo tyle gadam. Dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się jutro. Bye!